Sektor modowy przeznaczył 112 milionów w pierwszym półroczu na reklamę, co jest wzrostem około 15% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. No i jeśli chodzi o reklamę, to tutaj sektor przede wszystkim inwestuje w magazyny. No to jest dość naturalne, że dobra luksusowe i modowe wykorzystują magazyny. To nawet 70% wydatków w tych mediach dalej jest i telewizja wykorzystywana, i radio, trochę kina, i internet, chociaż internet nie jest najlepiej zbadanym medium w tej przestrzeni, ponieważ duża część sklepów, które sprzedają e-commerce'ową, nie jest dobrze zmonitorowana poprzez firmy, które audytują te wydatki na rynku. Co promowano najintensywniej? Myślę tutaj o kategoriach typu, nie wiem, biżuteria, inne kategorie. No przede wszystkim tu króluje odzież i biżuteria. To są dwie kategorie, które bardzo mocno się promują. Tutaj dosyć daleko z tyłu odstają na przykład wyroby skórzane, ale tam też jest widać wzrost, a należy się spodziewać, że będziemy mieli teraz bardzo duże żniwo i sądząc po tym, jak pierwsze półrocze było wzrostem, także to drugie półrocze, w którym tak naprawdę przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy intensyfikują wydatki z okazji właśnie gwiazdki, należy spodziewać się dosyć dużych wzrostów wydatków. Jakie inne kategorie jeszcze królowały wśród tych wydatków na promocje? Jakie firmy, w jakich kanałach się promowały w tym pierwszym półroczu? Jeśli chodzi o te wydatki, to 50% to jest odzież i tutaj królował oczywiście H&M i Vistula. To one dyktowały tutaj tempo wydatków. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj Apart i Kruk, ale również Pandora i Lilu bardzo, bardzo mocno zaczęły też inwestować. Natomiast biżuteria i zegarki, bo to jest taka kategoria, to jest 31% wszystkich wydatków na tym, w sektorze modowym. Warto też podkreślić, że tutaj wielkich różnic pomiędzy odzieżą, jak i biżuterią nie ma, aczkolwiek w odzieży trochę więcej telewizji się pojawia i należy sądzić, że telewizja też zostanie doceniona właśnie przed Bożym Narodzeniem.